Tutaj do niedawna mieszkali nowaczykowie z Wrąbczynka, którzy w grudniowym pożarze stracili niemal cały dobytek swojego życia. Obok starego, zniszczonego domu stanął jednak nowy. Rodzina wprowadziła się do niego w przededniu świąt wielkanocnych. Z nowych warunków najbardziej byli zadowoleni najmłodsi. Jak się podoba efekt końcowy? Ładnie? Ładnie. Powiedz mi, masz zamiar tutaj zapraszać koleżanki, kolegów? Tak. A jak to było wcześniej? Miałaś swój pokój? Ale w tamtym domu? Tak. Miałaś? Z bratem tylko. Aha. Teraz osobno? Tak. Lepiej czy gorzej? Lepiej. Bo wciąż się biliśmy, ale dzisiaj spałam u brata. Razem. Wrąbczynkowianie do dziś nie wierzą w to, co się stało. Tak szybka budowa domu jest według nich małym cudem. Jak oceniacie Państwo to wszystko, co działo się przez ostatnie miesiące? To wydaje się nieprawdopodobne. Dla nas to był szok. Są dobrzy ludzie jednak? Są dobrzy ludzie. No. Dziękujemy im bardzo za wdzięczność tego daru, że nam pomogli postawić ten dom. Tak jest. Również dziękujemy panu Stasiowi, pani Halince Szymańskiej za to, co dla nas zrobili, bo dostaliśmy kopniaka takiego, że no... Gdyby nie oni, nie powstał ten budynek. Złamani. Byliśmy złamani w bardzo smutnym okresie, że to się stało, że się spalił dom i nie mieli nadziei, czy to będzie nowy, czy to będzie się remontować, czy jak to się będzie mieszkać dalej. Za niecodziennym przedsięwzięciem stoi wielu ludzi dobrej woli. Nad wszystkim czuwał jednak przedsiębiorca z Bożykowa Stanisław Szymański. Czym dokładnie się zajmował? Ogarnięcie całej organizacji, pozyskanie sponsorów, przygotowanie budżetu, zamknięcie budżetu, pewność, że sponsorzy, których pozyskałem, to wystarczą na całość inwestycji. Niepokój, że się ktoś będzie wycofywał, ale trafiłem na takich ludzi poważnych, że nikt z niczego się nie wycofał, wręcz odwrotnie, jeszcze sami doszli ludzie. Muszę podkreślić, że zdarzyło się też tak, że człowiek, który wiedział, że coś takiego organizuje, sam się zgłosił, że ma firmę tapicerską, że dla tego dziecka tutaj Wiktorka zrobił łóżko, samochodzik, dla dziewczynki tapczanik, wypoczynek do kuchni. Sam nie musiałem dzwonić, sam przyszedł i powiedział, że to chce zrobić dla nich. Nie? Misja dom praktycznie dobiegła końca. Do pełni szczęścia brakuje tylko ocieplenia, które zostanie wykonane latem. To przewrotne, ale tragedia przerodziła się w wielkie szczęście. Thank you.